Stajemy dzisiaj w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ołtarzu Chrystusa z potrzeby serca. Pamiętamy te tragiczne wydarzenia sprzed 5 lat, ale pamiętamy również o wszystkich poległych w ciągu tych ostatnich lat pełniących misje poza granicami naszego kraju. Wysłała tych żołnierzy ojczyzna i ojczyzna winna o nich pamiętać, o poległych, rannych, ale także i rodzinach poszkodowanych. A to dopiero w zeszłym roku decyzją ministra obrony narodowej został oficjalnie ustanowiony Dzień Pamięci o poległych i zmarłych na misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Nadrabiamy więc wielkie opóźnienie. Co prawda zawsze modliliśmy się, zawsze pamiętaliśmy, ale potrzebna jest edukacja społeczeństwa, by nauczyć szacunku wobec weteranów, wobec poległych. W tym długim czasie powojennej historii Polski, kiedy to żołnierze, policjanci i przedstawiciele innych służb nieśli pokój, nieśli rozejm i nieśli pomoc tam, gdzie ta pomoc była potrzebna. Bardzo serdecznie witam nade wszystko rodziny poległych i poszkodowanych. To za waszych ojców, braci, to za waszych mężów sprawowana jest ta msza święta. Witam w sposób serdeczny weteranów misji zagranicznych. To za was się modlimy, abyście byli świadkami i stróżami tej największej wartości, jaką jest pokój i bezpieczeństwo w kraju, ale i daleko poza jego granicami. I wreszcie cieszę się i bardzo serdecznie witam panów ministrów, generałów, wszystkich przedstawicieli wojska i służb mundurowych. Dziękuję za to, że jesteśmy razem z tymi, którzy opłakują śmierć swoich bliskich, którzy potrzebują takiego świadectwa, że jesteśmy razem z nim. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry, aby pomóc podeszłej już w latach w Elżbiecie, która oczekiwała narodzin syna. Świadomie i dobrowolnie zdecydowała się być przy swojej krewnej, potrzebującej opieki i wsparcia. Istnieje moralny obowiązek niesienia pomocy człowiekowi w potrzebie. Im większe zagrożenie, im większa potrzeba pomocy, tym obowiązek i przynaglenie do działania są większe. Tym bardziej jesteśmy zobowiązani do pomocy w dźwiganiu krzyża cierpienia. Należy się spieszyć. Wszak niejednokrotnie pomoc, która przyjdzie za późno, bywa nieskuteczna. Bracia i siostry, istnieje zasadnicza różnica pomiędzy nieszczęściem a krzyżem. Nieszczęścia spadają na człowieka jak grom z jasnego nieba. Są od nas niezależne. Zdarzają się nie wiadomo z jakiej przyczyny i w jakim celu. Tymczasem krzyż nie jest czymś zesłanym, nie jest przypadkiem, ale świadomie podjętym działaniem. Krzyż jest za kogoś i w imię czegoś. To człowiek decyduje się na przyjęcie cierpienia, utratę zdrowia, a nawet życia, ratując innych ludzi lub stając w obronie zagrożonych wartości. Chrystus powiedział: jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Warto zwrócić uwagę na to,
niech się zaprze, niech weźmie, a więc sam, bez przymusu. Krzyż nie jest narzucony. Należy czynić wszystko, aby uwolnić się od nieszczęść. Tak, to jest nasz moralny obowiązek. Ale krzyża nie wolno odrzucać. On jest wpisany w kondycję człowieka. Człowiek wielki, człowiek odpowiedzialny nie unika krzyża. Nie unika trudnych sytuacji. Nie unika brania odpowiedzialności za drugiego. W sposób szczególny. Krzyż wpisany jest w historię naszego narodu. Nie pierwsi idziemy drogą krzyża. Poprzedziło nas wielu. Idziemy wydeptaną ścieżką. Chrystus powiedział o sobie: ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. A za nim poszli inni. Wspomnę tylko błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, apostoła prawdy w trudnym czasie stanu wojennego. To on przekonywał, powtarzając za Jezusem: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. On wzywał, że należy bardziej słuchać Boga aniżeli ludzi. Bóg przez jego posługę przypominał zniewolonemu narodowi: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Zachowuj się godnie, to znaczy bądź sobą w każdej sytuacji życiowej. Stój przy prawdzie, choćby ona miała cię kosztować bardzo wiele. Przekonywał. Prawda wypowiadana w słowie kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy trzeba zapłacić. Każda rzecz, każda sprawa wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe. Wielu naszych rodaków na frontach II wojny światowej dało świadectwo solidarności i braterstwa. Przyjęli oni krzyż cierpienia, a niektórzy oddali życie, stając w obronie podstawowych praw człowieka, w tym prawa do wolności i pokoju. Czynili to w imię zasady za wolność naszą i waszą. To Chrystus o nich powiedział: błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Boże. A więc wszyscy oni są braćmi Chrystusa. Wszyscy oni są współpracownikami Boga. Ale także w powojennej historii Polacy nie byli obojętni na wołających o ratunek. A te prośby biegły w naszą stronę z Azji, z Afryki, z Europy. Od 1953 roku, podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa polskiego, poległo 119 żołnierzy oraz jeden pracownik wojska. Najwięcej z nich, bo aż 44, poległo w Afganistanie i 22 w Iraku. Najtragiczniejsze zdarzenie miało miejsce niedaleko Gazni przed 5 laty, 21 grudnia 2011 roku. Poległo wówczas 5 żołnierzy polskiego kontyngentu. Na zawsze odeszli mężowie, ojcowie, synowie i bracia, koledzy z 20 Brygady Zmechanizowanej z Bartoszyc. Ich pogrzeby
odbyły się we wczesnych godzinach przedpołudniowych w Wigilię. To był smutny dzień dla rodzin, ale także i dla naszej całej rodziny wojskowej. Bracia i siostry, w Dniu Pamięci o Poległych i Zmarłych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa, miłością i modlitwą obejmujemy wszystkich poległych i poszkodowanych. Szczególnie w pamięci mam tych, których witałem na lotniskach, których odprowadzałem na wieczną wartę. Tego się nie da zapomnieć, tamtych chwil i tamtych przeżyć. Kiedy więc w wigilijny wieczór zabłyśnie pierwsza gwiazda na niebie i zasiądziemy do wspólnej wieczerzy, sercem i myślą będziemy razem z wszystkimi polskimi rodzinami, które w sposób szczególny doświadczają pustego miejsca przy stole. Puste krzesło w tych rodzinach już nigdy nie będzie zajęte przez syna, męża, ojca i brata. Ale przecież oni są nadal obecni w naszej pamięci. Oni są obecni przez naszą miłość, bo miłość nigdy nie umiera. I my jako chrześcijanie jesteśmy przekonani, że życie nasze się zmienia, ale się nie kończy. I bardzo często podczas tych pogrzebów mówiłem: do zobaczenia, bo to tylko kwestia czasu, kiedy dołączymy do Ciebie. Do zobaczenia. Jest w nas wierzących nadzieja na spotkanie. Dlatego dziś, w czasie tej świętej Eucharystii, przez Maryję, patronkę Adwentu, uczmy się tej wrażliwości na każdego człowieka, który woła o pomoc. Pamiętajmy o tej różnicy między nieszczęściem a krzyżem. Odrzucajmy nieszczęścia, przeciwdziałajmy im, ale świadomie przyjmujmy krzyż odpowiedzialności. Świadomie bądźmy gotowi na to, by płacić nawet najwyższą cenę, jak to przyrzekamy, składając przysięgę wojskową. Jeśli zajdzie taka potrzeba, nie będziemy żałować krwi, a nawet oddamy życie. Bo są takie wartości jak prawda, wolność i inne podstawowe prawa człowieka, za które trzeba brać odpowiedzialność. Bo to trzeba ciągle uczyć współczesnych młodych ludzi. Za wolność naszą i waszą, za prawdę, za sprawiedliwość naszą i waszą, bo granica między dobrem a złem przebiega w różnych częściach świata, bo nie można być obojętnym na głos wołających o pomoc. Przypomnę jeszcze raz, papież Franciszek w Redipulia wypowiedział znamienne słowa na cmentarzu, gdzie spoczywa ponad 100 tysięcy żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. Nad każdym cmentarzem wojennym wisi motto: co mnie to obchodzi? Bracia i siostry, wiele cmentarzy, wiele dołów śmierci jest dlatego, ponieważ była obojętność, zabrakło podjęcia krzyża, nawet za tę cenę najwyższą, jaką jest życie. Dlatego dzisiaj, wspominając poległych na misjach zagranicznych, pokojowych, modlimy się o dar życia wiecznego, ale dziękujemy im za to, że oni kiedyś świadomie podjęli ten krzyż i zapłacili cenę najwyższą. Zasługują na szacunek,
zasługują na pamięć. Rodziny poległych i rannych zasługują na szczególną troskę ze strony państwa. Tak, zasługują. I to jest lekcja, którą nasze społeczeństwo musi odrobić. Bo jak powiedziałem, jesteśmy bardzo spóźnieni w stosunku do innych narodów. Dlatego też niech nas Bóg umacnia w takiej postawie, by podejmować krzyż. I niech nam błogosławi. Amen.